dobiera końca. Przekazujemy podziękowania dla tych, którzy sercem i duszą wspierają festiwal. Należy do nich ksiądz arcybiskup dr Władysław Ziółek, od 24 lat patron festiwalu. Pani Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki. Dziękujemy panu kuratorowi Janowi Kamińskiemu za życzliwość i przekazane nagrody. Dziękujemy księdzu proboszczowi Romanowi Łafikowi za gościnę i wsparcie. Panu Markowi Działoszyńskiemu, wojewódzkiemu komendantowi Państwa, za zapewnienie bezpieczeństwa i przekazaną nagrodę. Pani Krystynie i Józefowi Kuczka, pani Annie i Andrzejowi Bujnowiczom, panu Lachowieckiemu za pomoc przy organizacji festiwalu. Pani Ewie Morzyszek-Banaszczyk, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 137. Pani Alicji Pszanowskiej, dyrektor 33 Liceum Ogólnokształcącego. Oraz pani Teresie Łęckiej, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11. Największe słowa uznania kierujemy do profesjonalnego jury, które od lat ocenia uczestników festiwalu. Panu Janowi Kokotowi, przewodniczącemu. Pani Barbarze Latkarze z Akademii Muzycznej. Pani Annie Domańskiej z Akademii Muzycznej. Pani Annie Delon, muzykowi. Pani Marii Aszy, nauczycielowi. Pani Mirosławie Lachelu, aktorce. Panu Ireneuszowi Kijance z Akademii Muzycznej. I tym, którzy pełnią podwójne role, są organizatorami i jurorami. Pani Krasienie Kamińskiej, nauczycielowi z 21 Liceum Ogólnokształcącego oraz księdzu Kazimierzowi Zaleskiemu. Na zakończenie festiwalu prosimy o zabranie głosu księdza proboszcza Romana Łotwina.